wiecie, co to jest inflacja. Jest to po prostu wzrost cen utrzymujący się usług, produktów utrzymujący się w jakimś określonym pewnym okresie czasu. Skutki są widoczne wszędzie. Oczywiście czasami te wzrosty produktów są wręcz spekulacyjne. To, co mieliśmy na cukrze czy innych tego typu produktach, było dość mocno odczuwalne. Unormowało się. Natomiast jeżeli chodzi o nieruchomości, ta inflacja oczywiście też jest widoczna, natomiast ona ma bezpośredni wpływ na zachowania sprzedawców i kupujących, i będziemy sobie to na samym końcu podsumowywać. Słuchajcie, skutki oczywiście inflacji to jest przede wszystkim spadek wartości nabywczej pieniądza, i tu osoby, które posiadają gotówkę, jak dobrze wiecie, szukają bezpiecznych przystani, gdzie by tą gotówkę mogli zainwestować, żeby nie stracić. Jest oczywiście również widoczny brak zaufania do waluty krajowej. Tu bardziej widzę firmy zagraniczne, które przed COVID-em, czy też przed wybuchem wojny na Ukrainie, intensywnie w naszym kraju inwestowały. W tej chwili ta polityka jest dość ostrożna. To nie znaczy, że się wycofały. Niektóre owszem, ale robią to na pewno ostrożnie. Rosnące stopy procentowe dalej to jest skutek, który widzimy, i on się odbija oczywiście w cenach, tym wszystkim, co na co dzień się stykamy. Mamy widoczne przyhamowanie gospodarcze. Te stopy procentowe bezpośrednio wpływają na całą gospodarkę, i mamy mniej tej gotówki do rozwoju, do zainwestowania. Firmy prowadzą bardzo ostrożną politykę, oszczędną politykę. Z kolei mniejsze firmy, no niektóre borykają się z dość sporymi problemami, i też mamy pewien odsetek upadłości. Mamy znaczny spadek zdolności kredytowej kredytobiorców. Te stopy procentowe przede wszystkim zawężyły bardzo zdolność kredytową kredytobiorców. Tak więc osoby, które wcześniej chciały kupić większy metraż bądź większe domy, mając załóżmy tylko i wyłącznie 10% wkładu własnego, to niestety już nie jest tak do końca realne. Niewiele banków rzeczywiście chcą udzielać takich kredytów. Swoją politykę bankową również, kredytową, banki również zmieniły, i to pewnie też zauważyliście dość mocno, że te osoby, które nawet starają się o ten kredyt, mają sporo pytań, dodatkowych dokumentów do dosłania. Ci analitycy bardzo intensywnie pracują, mają tych wniosków mniej, a więc co za tym idzie, oczywiście dużo więcej, dużo bardziej intensywnie nad nimi pracują. No i ta niepewność gospodarcza jest rzeczywiście odczuwalna z każdej strony, i również na rynku nieruchomości, zarówno sprzedający, no może przede wszystkim sprzedający, tą niepewnością się dzielą. Ale no, ja osobiście uważam, że oczywiście ta niepewność jest widoczna, niemniej jednak osoby, które posiadają gotówkę, chcą koniecznie gdzieś bezpiecznie zainwestować, to o czym mówiłam wcześniej. I tutaj z kolei agencja odnotowuje bardzo dobre wyniki. Powiem szczerze, że w lipcu rzeczywiście ten obrót nieruchomościami był trochę przyhamowany. Miałam wrażenie, że te rosnące stopy procentowe przyhamowały dość mocno rynek nieruchomości, ale w drugiej połowie lipca, no oczywiście to jest też sezon letni, więc bardzo dużo ludzi jeździ, nie koncentruje się na tym, co jest na miejscu w domu,
tylko raczej chcę wypocząć, więc rzeczywiście ta pierwsza połowa lipca była cichutka. Druga połowa lipca zaczęło się takie już powolne odmrażanie. Sierpień i wrzesień, muszę przyznać, że to są 2 miesiące, gdzie mamy rekordowe, tak na dobrą sprawę, wyniki w agencji z pośrednictwa. Tak więc tutaj nie wygląda to tak źle w praktyce, jak to się pozornie wydaje. Przejdźmy może do kolejnego slajdu. Dziękuję. Porównajmy sobie poprzednie lata. Zobaczcie, 2020, ta inflacja sobie szła w zasadzie bardziej do dołu. 2021, no to są czasy COVID-u. Już powoli w drugiej połowie roku, od czerwca, ta inflacja zaczęła coraz bardziej rosnąć. Natomiast w tym roku widzicie, że ten początek był oczywiście na poziomie 9%. Luty, kiedy to wybuchła wojna na Ukrainie, było lekkie przyhamowanie na inflacji. Niepewność odczuwana była w każdym aspekcie. Nikt nie wiedział, co będzie dalej, czy może wojska pójdą jeszcze dalej, bo takie też na pewno każdy z nas miał myśli. Natomiast sytuacja się odrobinę unormowała na naszym polskim rynku i no i o tyle o ile się unormowała, na pewno oswoiliśmy się z tą wizją wojny, która jest za granicą. Natomiast ta inflacja nadal sobie galopuje dalej do góry. Mamy pewne, no, czerwiec, lipiec, sierpień i tu właśnie widzicie, że tu jest już takie lekkie przyhamowanie, nie ma takiej pionowej do góry. I wydaje mi się, że z moich doświadczeń, wydaje mi się, że z obserwacji, te stopy procentowe w tej chwili nadal pewnie będą rosły, natomiast już zdecydowanie wolniej. I tu jest z kolei szansa, że ta sytuacja na rynku będzie się normować. Oczywiście, jeżeli nasz rząd nie będzie dalej stosował polityki rozdawnictwa. No ale o polityce nie będziemy dzisiaj rozmawiać, to jest bardzo niebezpieczny temat, więc może przejdźmy do kolejnego slajdu. Tutaj mamy oczywiście podsumowanie w cyfrach i jest to dość mocno widoczne. Zobaczcie, na jakim poziomie była inflacja w sierpniu 2020 roku, 2,9%. W zeszłym roku 5,5%, a dziś mamy 16,1%, tak więc odczuwamy to bardzo mocno. Przejdźmy do kolejnego slajdu i teraz słuchajcie, chciałam wam pokazać, być może, że niewielu z was pamięta, a może niektórzy pamiętają, albo chociaż z opowieści, ale spójrzcie, na jakim poziomie była inflacja na początku 90 roku, 89, ponad 1000%. Ja słuchajcie, tak troszeczkę chciałam zauważyć, że tak naprawdę osoby, które inwestowały w tych latach w nieruchomości, nie słyszałam przypadku, żeby ktokolwiek na nich stracił.